wszystkie niechciane dźwięki na materiale tym i następnych to wina mojego syna, którego teraz zobaczycie. Także musicie wybaczyć. Norciu, czemu teraz nic nie robisz? No. Spójrz się do kamery. No. Także to wina syna. Witam Państwa w drugim odcinku Okiem Psycho. A dzisiaj... Śmiejnie! A dzisiaj pogadamy sobie o kilku bardzo ważnych tematach. Bardzo ważnych tematach. Na przykład o tym, jak Marty Rent jest zmęczona. O tym, jak Adrian Polak strollował wszystkich o rzekomej walce z Dubielem. Omówimy trochę Gale Prime. Będzie też moja drama z Lasikiem. Oraz mały update co do Flash MMA. Jedziemy! A partnerem dzisiejszego programu jest firma Energobeta. Tutaj się pojawi jakiś fajny napis. Wszystkie potrzebne informacje macie w opisie filmu. Zachęcam do zajrzenia. Uwaga, Marty Renty czuje się zmęczona jako influencerka. Chciałam wam powiedzieć, że ostatnio jestem bardzo zmęczona i nagle przypomniałam sobie, że influencerka nie wie, co to jest zmęczenie, nie ma prawa być zmęczona, nie wie, co to jest prawdziwe życie, nie wie, co to jest prawdziwa praca, więc lepiej nie będę mówić, że jestem po prostu zmęczona. Już kiedyś była podobna debata w przestrzeni publicznej na ten temat, czyli że influencerzy są bardzo zmęczonymi i zapracowanymi ludźmi, że to jest bardzo trudny zawód. Akurat Marty Renty należy do sortu ludzi, którzy mają więcej postów na Instagramie niż szarych komórek. I nie, Marta, nie mówię tutaj o twoim iPhone'ie Space Gray. Więc generalnie ironizowanie, że ty jesteś taka zmęczona, ale nie możesz tego powiedzieć, bo przecież jesteś influencerką, jest po prostu słabe. Ja jako bezrobotny od 30 lat też bywam zmęczony. What? Nawet teraz jestem zmęczony, ale nie robię z tego święta narodowego. Raczej jestem wdzięczny, że nie muszę wstawać na 6 rano do pracy na 12-godzinny etat i podziwiam ludzi, którzy muszą to robić, którzy dają radę to robić, więc nie róbmy z siebie, czy z siebie, ja nie jestem żadnym influencerem, ale nie rób z siebie wielkiej, poszkodowanej i zapracowanej. To, że dostajesz 10 tysięcy lub więcej za wstawienie story na Instagramie, albo że musisz przez cały dzień pozować do jakichś śmiesznych, pseudoseksownych zdjęć. Okej, ja rozumiem, że możesz czuć się zaharowanym człowiekiem, ale uwierz mi, są na tej planecie ludzie, którzy mają gorzej. Także Martuś, ogarnij się. Polak tłumaczy się z żartu. Pewnie osoby kumate skumały, był to prank prima pilisowy, spowodowany tym, że wiele osób na wywiadach, chyba Kasia Uszanego Reportera między innymi powiedziała, że ma właśnie chodzić z Dubielem, podopałem to na prima pilis, wrzuciłem to, potem Menego mówi, dawaj, ciągniemy to dla beki i że tak powiem, bait poszedł dalej. Z tego co zauważyłem, ludzie się oburzyli bardzo. No, słuchajcie, jak mam być z wami szczery, to rozmowy o takiej walce nie było, chociaż z Dubielem rozmawiałem o tym tak naprawdę 2 lata temu i przybijał się, że będzie taka walka, to z Fejmem takiej rozmowy nie było. Jakiś czas temu Adrian Polak popełnił żart na prima aprilis, w którym opowiadał, że dojdzie do jego walki ze znienawidzonym aktualnie Marcinem Dubielem. Jak dla mnie to typowe odwracanie kota ogonem na zasadzie rzucimy jakąś informację w eter, zobaczymy jak się przyjmie, a że się nie przyjęła, to teraz wyciągamy kartę pod tytułem It's a prank, bro. Zatem uważam, że takie plany i rozmowy faktycznie były, ale mówiąc wprost, internet się nie zgodził. Zresztą bardzo dobrze, bo Dubiel nadal nie zasługuje na powrót do internetu. Nie dlatego, że zrobił to, co zrobił kiedyś, tylko dlatego, że do dzisiaj szczerze nie przeprosił i nie wytłumaczył się. Przez całą tą swoją aferę miotał się sztucznie, kopiował filmy przeprosinowe od Boxdela, później straszył pozwami, udawał kozaka i z całej siły trzyma się krawędzi, żeby nie spaść w otchłań internetu. Do tej pory internet nie chce podać mu pomocnej dłoni, ba, nawet stąpa mu po palcach. A sam Polak byłby w stanie zrobić walkę z Dubielem, bo jak sam twierdzi nieraz, nie śmierdzi groszem. Poza tym jego kręgosłup moralny ma skoliozę, co udowadniały nieraz jego dziwne afery z przeszłości i wypowiedzi. Dlatego też uważam, że taka walka była planowana, ale po prostu internet jasno zakomunikował, że nie zgadza się na powrót Dubiela w tym czasie i w tej formie do internetu. A sam rzekomy żart to po prostu wybadanie terenu, coś jak trailer walki Masa kontra Muran, gdzie wrzucili to z nowego kanału, zobaczyć jak się poniesie w internecie, a że poniosło się słabo, to teraz nikt się do tego traileru nie chce przyznać. A propos! Mały update odnośnie walki Masy i Murana i Federacji Flash MMA. Jak pamiętacie, 2 tygodnie temu nagrałem dość obszerny materiał o tym, jakże
świetnym wydarzeniu. Link znajdziecie w opisie filmu, do którego odsyłam. Jak mogłem się spodziewać, żaden duży influencer po moim filmie się do mnie nie odezwał, nie zaczął dalej nagłaśniać sprawy, nie napisał do mnie po żadne informacje w tej sprawie, bo przecież najważniejsze jest to, żeby setny raz wspomnieć o Boxdelu i Wardendze. I może przez to, że każdy ma gdzieś bojkotowanie tego syfu, federacja działa prężnie dalej, zaczęła zgłaszać się do różnych podwykonawców, na przykład z zakresu płatności i streamingu, żeby dopinać wszystko na ostatni guzik. Nie wiem, może jeśli jakiemuś Konopskiemu czy innemu Rewo nagle zacznie się to kalkulować, to zajmą się tematem. Tutaj trzeba wspomnieć i podziękować kanałowi Freak Fight Polska i Kasi z kanału Zajawka, którzy akurat temat pociągnęli dalej i odnieśli do mojego filmu. Moja drama z Lasikiem. Jakub Lasik ostatnio poczuł wiatr w żaglach i postanowił mnie zaatakować chyba na wszystkich możliwych platformach społecznościowych, na których urzęduję. Ja od razu przyznam, że nie jestem za tym, aby znęcać się nad niepełnosprawnymi, dlatego też dałem mu się wyszumieć trochę i generalnie temat już olewam. Aczkolwiek dzisiaj pojawiło się znowu jego ostatnie oświadczenie w tej sprawie, więc postanowiłem, że dam mu tą chwilę atencji. Jakubie, proponowałeś mi walkę w oktagonie Prime'u, aby ustalić raz na zawsze, czy ruchałem twoją dziewczynę, czy nie ruchałem. Tu spoiler, wiedzą to wszyscy, zwłaszcza ona i ty też o tym wiedziałeś. Dla mnie ta cała drama jest żenująca i śmieszna. Ja mówię oficjalnie to, co ci powiedziałem w rozmowie prywatnej. Nie będę się bił z tobą w żadnym oktagonie, bo nie biję niepełnosprawnych. Poza tym uważam to za krzywdzące dla twojej partnerki, która rzekomo jest w ciąży. I naprawdę, lepiej by było, gdyby powstał z tego kakaowy bobas. W sensie, żeby ojcem był czarny Polak, z którym wrzuciłeś ostatnio zdjęcie swojej dziewczyny, jak przebywał z nią w łóżku, z napisem Kuba już nie ma dziewczyny. Lepiej w ogóle, żeby to był fake i tej ciąży nie było. A najlepiej, żebyś ty nie miał nic wspólnego z tym dzieckiem. Kuba Lasik jako ojciec brzmi tak samo jak psychotrop jako ministrant. To po prostu jest oksymoron i naprawdę w tym wszystkim, jeżeli to dziecko faktycznie istnieje, to jest najbardziej pokrzywdzone przez twoje dziwne odklejki w internecie. Chciałeś się wprosić na podcast do mnie i do Wielkiego Bu, aby raz na zawsze dowiedzieć się, czy ruchałem twoją dziewczynę, czy nie ruchałem. Tego też ci odmówiłem dla twojego dobra. Także apeluję do ciebie, debilu, daj już mi spokój. Tak, twoją dziewczynę, ale więcej nie będę, więc proszę więcej oświadczeń na mnie żadnych nie wstawiać. A wszystkich, którzy są zażenowani tą dramą, przepraszam, też jestem zażenowany, ale jestem też kontenciarzem. Jakby jak jest dobra beka, to trzeba to pociągnąć. Zresztą w tej sprawie nie tylko ja coś ciągnąłem. Co do samej gali Prime, no cóż mogę powiedzieć, w oczy na pewno się rzuca walka kamerzysty i Tomasza Cika, którzy po prostu znowu zostawili wszystko w rękach Buka, Boga. Bo nie jest tajemnicą to, że w Prime na zakładach dziwne rzeczy się dzieją, zwłaszcza na przykład podczas walk Tomka Cika, aż się ciśnie po prostu słynne powiedzenie na usta, że Bóg tak chciał. Odchodzi Bukmachera, wiesz. Walki może ustawione, ale za to zabawne. Jeżeli chodzi o konferencje i cały entourage gali przed samymi walkami i tak dalej, no myślę, że dowiozło poziom stężenia patologii, dymów i idiotów naprawdę był satysfakcjonujący. Oglądało się to wybornie. Mam nadzieję, że dziadzia Jóźwiak, pozdrawiam, pamiętaj, że byłeś u mnie na podcaście i obiecałeś mi... jeszcze na szczególne wyróżnienie odnośnie całej gali moim zdaniem zasługuje Jówko. Jówko Goat, zadymiarz, który swoją odwagą, swoim heroizmem, swoją postawą naprawdę napawa dumą. Myślę, że takich właśnie Polaków jak Jówko nam potrzeba. Tutaj apel do fejmu, żeby zdjęli mu bana, bo naprawdę ten człowiek rozkwita. On teraz przeżywa swoją trzecią młodość. Sam main event, Casio kontra Tańcula, no każdy widział. Zaskoczenia chyba nie było, Tańcula nie miał tlenu. Casio jakoś tam super też się nie pokazał. Mnie póki co w Prime na pewno nie zobaczycie. Tak jak wspominałem, Kuba Lasik, ja jestem w strachu, nie będę ryzykował kalectwem. Mam Norka na utrzymaniu, także Kuba daj mi spokój. I to tyle na dzisiaj. To był drugi odcinek Okiem Psycho. Dajcie znać, czy takie gówno wam się podoba. To nagramy za tydzień znowu. I Energo Beta! Link w opisie. Niaura.